Jak sterować kotłem? Czy same głowice termostatyczne wystarczą? W dzisiejszym odcinku postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Najprostszym sposobem, w jaki możemy sterować temperaturą w pomieszczeniach przy ogrzewaniu grzejnikowym, to po prostu zwykłe głowice termostatyczne. Ustawiamy 1, 2, 3, 4, 5, które odpowiadają różnym temperaturom. No i w zasadzie na tym się kończy nasz wysiłek w ustawienie temperatury. Takie rozwiązanie zazwyczaj zastaniemy, kiedy kupimy mieszkanie i to jest takie podstawowe rozwiązanie, które się stosuje. Więc jest powszechne. Zazwyczaj jest w standardzie, kiedy kupimy właśnie mieszkanie, czy zlecimy komuś wykonanie instalacji grzejnikowej, to prawdopodobnie będziemy mieli w standardzie. Największą zaletą właśnie tego rozwiązania jest jego prostota. Po prostu każdy grzejnik jest sterowany osobno za pomocą głowicy, na której właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, ustawiamy sobie temperaturę. Niestety zazwyczaj to są tylko cyferki, a już trzeba sprawdzić w dokumentacji takiej głowicy, jaka cyfra odpowiada jakiej temperaturze. Albo na czuja zobaczyć, przy jakim ustawieniu jest odpowiednia dla nas temperatura. Już takie rozwiązanie zapewni nam oszczędności na rachunkach gazowych, no bo pomieszczenie, w którym jest odpowiednio wysoka temperatura, głowica wyczuje taką temperaturę i zacznie zamykać dopływ wody do grzejnika, aż go całkowicie zamknie, jeżeli odpowiednio wysoko zagrzeje się pomieszczenie. Także jest to płynna też regulacja, bo ta głowica nie zamyka się tak jakby zero-jedynkowo, że jak już przekroczy te 21, dajmy na to, to powyżej 21 zamyka się całkowicie, tylko to jest taki płynny proces, przez co ta temperatura faktycznie w pomieszczeniu powinna być jednolita, zgodnie z naszym, że tak powiem, ustawieniem. I na tym koniec, jeżeli chodzi o zalety, bo poza prostotą w ustawieniu, niewielkim kosztem zainstalowania takich głowic i wysokim komfortem termicznym, no bo jakby ta temperatura jest stabilna, to jest na pewno bardzo na plus. Natomiast takie rozwiązanie ma swoje oczywiście minusy. Minusy, których nie widać od razu. Minusy, które jakby wpływają w zasadzie tylko i wyłącznie na pracę kotła, która może się przełożyć też na wyższe zużycie, bądź też awaryjność kotła w skrajnych przypadkach, ale to tylko w skrajnych. W momencie, kiedy wszystkie głowice się zamkną, nasz kocioł o tym nie wie. W tym sensie, że no, będzie dalej próbować się raz na jakiś czas odpalać, podgrzewać wodę, oczywiście ponieważ wszystkie grzejniki są zamknięte, to wyłączy się po chwili, ale takie taktowanie, takie podtrzymywanie ciepłej wody w samym kotle też coś kosztuje, no i jakby zużywa go, jeżeli tego występuje, takie coś występuje w większym stopniu. Natomiast cały czas musi pracować w związku z tym pompa obiegowa, która po prostu w momencie, kiedy całe mieszkanie byłoby zagrzane, mogłaby być wyłączona. Ale o tym, jak to zrobić, to będzie osobny odcinek na temat innego sposobu regulacji temperatury. Co zyskujemy, korzystając z takiego rozwiązania? Jest ono proste, jest ono tanie, zapewnia wysoki komfort termiczny. Tracimy trochę na ekonomii ze względu na to, że kocioł musi ciągle utrzymywać temperaturę w sobie na zadanym poziomie. No i to, że pompa obiegowa będzie pracować całą zimę. Myślę, że to wszystko, co warto wiedzieć na temat takiego prostego sterowania temperaturą w pomieszczeniach. A w kolejnych odcinkach dowiesz się, jakie są inne możliwości sterowania. Także zapraszam Cię do subskrybowania, żebyś nie przegapił kolejnych odcinków. I pozdrawiam Cię. Do widzenia. Cześć.